Teraz zajmiemy się sytuacją podobną do tej z poprzedniego filmiku, tyle że będziemy liczyć bardziej abstrakcyjnie na symbolach i znajdziemy ogólny wzór na obserwowaną częstotliwość w przypadku ruchomego źródła. Więc mamy nasze źródło i nasze źródło porusza się z prędkością VZ w prawo i emituje ono falę o prędkości VF radialnie na zewnątrz. Tak, radialnie na zewnątrz, czyli w ten sposób. No, w świecie trójwymiarowym to byłaby kula we wszystkich kierunkach. No a na rysunku dwuwymiarowym rysujemy tylko okręgi, żeby zobrazować czoła fali wysyłanej właśnie tak radialnie. Tak, i fala wysyłana przez źródło ma okres równy TZ i częstotliwość równą odwrotności tego okresu oczywiście. I co to znaczy, że źródło co każdy TZ sekund wysyła impuls falowy, czy też inaczej wysyła FZ impulsów na sekundę. I umówmy się jeszcze, że zajmujemy się przypadkiem, kiedy prędkość źródła jest mniejsza od prędkości fali. Źródło się porusza wolniej niż fala. Przypadki, kiedy te dwie prędkości są równe i kiedy źródło porusza się szybciej od fali, są bardzo ciekawe, ale omówimy je osobno. I teraz powiedzmy, że w chwili T0 nasze źródło właśnie emituje falę. Tutaj tak symbolicznie narysowałam czoło fali. Ono właśnie teraz wychodzi ze źródła. To jest chwila T równa 0. I teraz innym kolorem na tym samym rysunku narysuję sytuację w chwili równej jednemu okresowi, w chwili równej TZ. Otóż ta fala wyemitowana w tym momencie, w chwili T0, już rozeszła się na wszystkie strony po okręgu ośrodku w punkcie, w którym została wyemitowana. Tak, ten promień to jest prędkość fali razy czas od momentu wyemitowania do teraz. Z kolei źródło, które biegnie z prędkością VZ w prawo, przemieściło się na odległość VZ razy TZ. Bo w ruchu jednostajnym prostoliniowym droga to jest prędkość razy czas, a tutaj odpowiednio prędkość fali to jest VF, a czas, przez jaki fala biegła od momentu emisji, to jest właśnie TZ. No a w przypadku źródła, no prędkość źródła jest równa VZ, no i czas też jest TZ. Dobrze, czyli już wiemy, jak wygląda sytuacja po upłynięciu jednego okresu. I teraz takie pytanie. Powiedzmy, że siedzisz o tutaj, tak, w tej kropeczce. O, żeby nie zaciemniać rysunku, to narysuję cię tutaj obok. I właśnie teraz dotarło do ciebie czoło fali wyemitowanej w chwili T0. Pytanie jest takie: ile musisz czekać na przybycie kolejnego impulsu? Źródło znajduje się tutaj. I w tym momencie, po upłynięciu okresu, TZ właśnie emituje kolejną falę. Za ile czasu ona do ciebie dotrze? Czyli jaki jest okres tej fali z twojego punktu widzenia? Tej fali wysyłanej przez ruchome źródło? Zastanówmy się. Żeby to obliczyć, ten czas oczekiwania na następne czoło fali, musimy znać odległość między czołem fali a tobą i prędkość, z którą to czoło fali biegnie. Odległość czoła fali od ciebie jest równa odległości między tobą a źródłem, bo fala jest emitowana właśnie teraz, w tej chwili. Czyli odległość ta, nazwijmy ją S, wynosi tyle prędkość fali razy okres fali, czyli to jest ta odległość między pierwotnym położeniem źródła a tobą, czy też między czołem fali, które właśnie do ciebie dotarło, minus odległość, o jaką przybliżyło się do ciebie źródło. I możemy wyciągnąć przed nawias ten okres. A prędkość fali jest znana, wynosi VF. Wobec tego obserwowany przez ciebie okres fali, czyli czas oczekiwania między przyjściem jednego czoła fali a przyjściem drugiego, to jest, tutaj widzimy, żeby obliczyć czas, musimy obie strony podzielić przez prędkość. Wobec tego to będzie ta odległość podzielona przez prędkość, czyli okres źródła razy prędkość fali minus prędkość źródła podzielona przez prędkość fali. Z kolei częstotliwość, czyli odwrotność okresu, to jest tutaj odwrotność tych czynników pomnożonych przez siebie, czyli odwrotność okresu źródła razy prędkość fali podzielona przez prędkość fali minus prędkość źródła. A to jest oczywiście częstotliwość źródła, więc możemy napisać, że jest to częstotliwość źródła razy prędkość fali podzielona przez prędkość fali minus prędkość źródła. O, i widzimy, że ten okres jest mniejszy niż okres fali wysyłanej przez źródło, czyli do obserwatora, do którego
Źródło się przybliża, impulsy przychodzą w mniejszych odstępach czasu. Tak? Innymi słowy, impulsy przychodzą częściej. No i tutaj widzimy, że odwrotność okresu, czyli częstotliwość, jest większa od częstotliwości źródła. Tak? To jest przypadek, gdy źródło zbliża się do obserwatora. W kolejnym filmiku wyprowadzimy sobie wzory na okres i częstotliwość obserwowane, odbierane przez obserwatora stojącego tutaj, czyli takiego, od którego źródło się oddala.